Myślę, że jakby chcieć zbilansować to, co jest za i to, co jest przeciw w uprawianiu sportu u dzieci, to bilans jest na tak, jeśli chodzi o korzyści wynikające z uprawiania takiej czy innej dziedziny sportu. Oczywiście są pewne grupy chorób, są pojedyncze jednostki chorobowe, jeśli chodzi o pierwotne niedobory odporności, w których ryzyko urazowości może powodować, że tam w tamtych niedoborach będziemy bardziej ostrożni, jeśli chodzi o uprawianie sportu. Żeby daleko nie szukać, to na przykład zespół hiper-IGF, zespół, który przebiega w części przypadków z taką nadmierną skłonnością do łamliwości kości. Tutaj urazowość jest duża w sporcie, wiadomo, i dlatego też ryzyko rozwoju choroby, jej nasilenia objawów, jeśli chodzi o układ kostny, jest czasami trudne do przewidzenia i tutaj trzeba być ostrożnym. Podobnie jest w przypadku części niedoborów odporności, w których mamy do czynienia z zaburzeniami krzepnięcia, czy to już właściwie od urodzenia, jak i też na przykład w późniejszych latach rozwoju dziecka i osoby dorosłej. Tam też urazowość może zwiększać objawy ze strony układu krzepnięcia i tam bym był też ostrożny, jeśli chodzi o uprawianie sportu. Jest taki niedobór, który wszyscy znamy, przewlekła choroba źrenicznikowa, w której to niedobór związany z zaburzeniami funkcji komórek żernych zwiększa ryzyko zachorowania na takie infekcje, takimi patogenami, które bytują na przykład w akwenach wodnych, bytują na łąkach, w lasach i dlatego na przykład w przypadku tej jednostki chorobowej zwracałbym uwagę, żeby na przykład tą aktywność fizyczną, aktywność sportową raczej przenieść z tych środowisk wodnych, leśnych czy też z łąk w na przykład takie miejsca jak ewentualnie stadiony, ewentualnie jakieś hale sportowe, żeby tam tą działalność sportową raczej nakierować w tej grupie chorób. Ale myślę, że tak czy inak sport jest ważną dziedziną życia. Nie możemy absolutnie i nawet wygląda na to z naszych doświadczeń, że nie musimy ograniczać dzieci czy osoby dorosłe z pierwotnymi niedoborami odporności na tym gruncie, w tej gałęzi naszego życia. Często właśnie rodzice i osoby dorosłe z niedoborami odporności zadają nam pytanie, czy mogą sport uprawiać regularnie, wręcz bez mała zawodowo. To jest trudny problem, to jest problem każdej z osób, która zgłasza się do nas, taki indywidualny. To trzeba zawsze rozstrzygać, mając na względzie całą historię danego pacjenta, czy to dziecka, czy to osoby starszej i ewentualnie nakierować nawet dyscyplinę sportu. My mamy w grupie naszych dzieci, osób nawet też już dorastających, takich zawodników, że tak powiem, którzy od wielu lat na przykład grają w piłkę z zespołem, z pospolitym zmiennym niedoborem odporności. Oczywiście nie wymagajmy od nich nie wiadomo jakich wyczynów, nie oczekujmy, mówię na przykład w kontekście oczekiwań rodziców, nie wiadomo jakich rezultatów. Może ta zawodowa działalność sportowa w którymś momencie być wyhamowana i niekoniecznie tak długo trwać jak osoby bez defektu immunologicznego. Niemniej naprawdę nie ma takich z góry zahamowań, aby kompletnie o tym nie myśleć, a przede wszystkim o tym nie marzyć. Lekarze preferują, namawiają naszych pacjentów do tego, aby uprawiać sporty takie, które nie wymagają supramaksymalnego wysiłku fizycznego, a więc takie może o wysiłku fizycznym, jak to się nazywa, submaksymalnym, umiarkowanym, czyli długotrwały wysiłek fizyczny, owszem, może być, ale o słabym natężeniu. Jakby patrzeć na dyscypliny sportu, to załóżmy, jeżeli przychodzi do nas ktoś z pacjentów i pyta się, czy bardziej będzie mógł uprawiać podnoszenie ciężarów, czy bardziej może ewentualnie biegi krótko, długodystansowe, czy też na przykład inne długotrwałe wysiłki fizyczne, to zdecydowanie jesteśmy i preferujemy tą drugą odpowiedź, a więc wysiłek umiarkowany, ale
względnie nawet długotrwały. Pamiętajmy o tym, że nie możemy też oczywiście myśleć raczej o sportach ekstremalnych. Naprawdę zjeżdżanie z ośnieżonych szczytów w Himalajach czy w Alpach na nartach zimą, kiedy jest okrutny mróz, to nie jest sport dla zwykłych ludzi, a ba, także osób, które mają jakieś defekty immunologiczne. A jak zacząć tą swoją przygodę ze sportem? Myślę, że pierwszym warunkiem koniecznym, i to nie ma znaczenia nawet, czy to będzie ktoś, kto przychodzi z defektem immunologicznym, czy też bez tego defektu, pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to trzeba udać się do lekarza, najlepiej sportowego, najlepiej takiego jeszcze, który potrafiłby ocenić także na przykład układ krążenia, a więc do kardiologa, żeby ten specjalista ocenił po pierwsze, jaki ten wysiłek możemy wykonywać, jak często i ewentualnie w jakich warunkach on będzie zaproponowany. Przygoda ze sportem, pamiętajmy o tym, że to nie jest coś, co jest pasjonujące i takie szybko dające efekty. Nie możemy zaczynać z ogromnym, ambitnym planem, że w ciągu 12 miesięcy przebiegniemy maraton. Dajmy sobie spokój z takim planem, zróbmy go troszkę dłuższym, 3-4 lata. Zaczynajmy od małych kroczków i powoli, stopniowo dosując wysiłek, poznając siebie i swój organizm, to jest bardzo ważne, na ile nas stać, możemy dalej ewentualne kolejne kroki planować. Trzeba pamiętać o tym, że na przykład nie w każdych warunkach klimatycznych można ten sport uprawiać. Jeżeli przychodzi zima, jeżeli przychodzi sroga zima i będziemy myśleć o tym, żeby biegać powiedzmy 2-3 godziny na tym zimnym powietrzu, to pamiętajmy o tym, że istnieje duża grupa osób, nawet bez niedoborów odporności, u których zwiększa się tendencja do występowania nadreaktywnych oskrzeli. To jest problem, który bardzo często jest podnoszony przez pulmonologów, że nadreaktywność oskrzeli w przypadku pacjentów z astmą oskrzelową bardzo często jest indukowana właśnie wysiłkiem fizycznym w złych warunkach klimatycznych, wtedy, kiedy mamy mróz, kiedy mamy wilgotne powietrze. To dotyczy także pacjentów z niedoborami odporności. Uprawianie sportu w nasłonecznionym, dużym nasłonecznionym miejscu to także jest pewne ryzyko. Trzeba unikać takiej dużej ekspozycji na słońce i to też pewnie jest taka uwaga uniwersalna dla każdego rodzaju z ludzi, którzy decydują się na uprawianie sportu. Tak jak wspominałem wcześniej, w pewnych grupach, w pewnych jednostkach chorobowych unikamy takich miejsc, które mogą nam zwiększać ryzyko zakażenia, tak jak wspomniałem o przywlekłej chorobie ziarniakowej. To, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, co się czasami pomija, kiedy sportowiec, czy to amator, czy to zawodowy sportowiec jest niesiony ambicją, to fakt, że w tym dniu, w tych dniach, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy mamy infekcję i wydaje nam się, że ta infekcja jest banałem, już właściwie przechodzi, to odpuśćmy sobie ten trening, odpuśćmy sobie jeszcze parę dni, aby przystąpić do kontynuowania naszego wyczynu sportowego już w warunkach pełnego zdrowia. Pamiętajmy o tym, że sport poprawia naszą wydolność fizyczną, zdecydowanie poprawia gospodarkę, reguluje gospodarkę lipidową, metaboliczną. Unikamy na przykład cukrzycy, uprawiając sport jeszcze od wczesnych lat młodości. W kontekście pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności, tutaj trzeba nad tym chwilę się zatrzymać. Jest wiele takich zarówno przykładów z życia, jak i też wiele doniesień naukowych w dobrych czasopismach ogólnoświatowych, gdzie mówi się wręcz o tym, że wysiłek fizyczny, dobrze dozowany, poprawia parametry układu odporności komórkowej i odporności humoralnej. Bardzo często, jeżeli dobrze ten wysiłek fizyczny sobie dozujemy, chorujemy mniej dramatycznie i właściwie zapominamy o czymś takim jak antybiotyki. Pamiętajmy o tym, że pacjenci chorzy z chorobą przewlekłą mają tendencję na przykład do stanów depresyjnych.
to bywa. To jest nie często spotykane i to zarówno w okresie młodzieńczym, jak i w dorosłości. Natomiast, jak to się mówi, ucieczka w sport jest także ucieczką przed depresją. Wiemy doskonale o tym, że mamy podczas wysiłku fizycznego wytwarzamy tak zwane hormony szczęścia. Przede wszystkim myślę o beta-endorfinie, o enkefalinach i choćby dla tego powodu ta korzyść wynikająca z uprawiania sportu powinna być jak najbardziej, myślę, że wynoszona powoli na piedestał. Dzieci powinniśmy zachęcać do uprawiania sportu, do aktywności fizycznej, nawet wydawałoby się w mikroskali. Musimy być dobrym przykładem. Nasz styl życia to jest najlepszym przykładem dla naszych dzieci. Musimy je wyciągać spod komputera, spod komórki, wyciągać na świeże powietrze i tam, począwszy od spacerów, od różnych zabaw ruchowych, od pewnych ćwiczeń, nawet ogólnorozwojowych, zaczynać przygodę ze sportem, zaszczepić jakby bakcyla takiej aktywności fizycznej, która będzie im sprzyjała w przyszłości, która będzie powodowała, że ryzyko powikłań wynikających z choroby podstawowej będzie oddalało się, będzie mniejsze dzięki aktywności fizycznej. Żeby nie być gołosłownym, żeby nie było tak, jak to się czasami zdarza, że lekarz namawia do niepalenia papierosów, a potem idzie za mały zaułek i tam odpakowuje kolejną paczkę. Namawiamy do sportu jako lekarze, którzy zajmują się dziećmi z pierwotnymi niedoborami odporności. Namawiamy do sportu naszych pacjentów, namawiamy do różnych aktywności. Na przykład ja mogę namówić, szczerze mogę namówić na bieganie krótkich, dłuższych dystansów. Jest to fantastyczna dziedzina sportu, bardzo rozwijająca. A jednocześnie można pogodzić jeszcze to z jedną rzeczą, bo można biegać w celach różnych, charytatywnych także i wręcz można biegać dla naszych dzieci, dla dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności.